Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz. Na wstępie chciałem bardzo Państwa przeprosić, mieliśmy pewne problemy techniczne, ale wierzę, że już wszystko jest dobrze i bez problemów już będziemy nadawali naszą audycję. No właśnie, naszą audycję, bo jest czwartek, godzina 17, znaczy no, z kwadransem już w tej chwili. I to jest ten czas, że Państwo gościliście nas u siebie, nas mówię, czyli mnie i przede wszystkim panią doktor Ewą Kurek. Witam Państwa, dzień dobry. Pani doktor tydzień temu zakończyła ten swój cykl poświęcony filozofii i z racji tego, że w międzyczasie u nas gościem była pani doktor Anna Mandrela, wykorzystaliśmy tą znajomość z panią doktor, aby zaprosić ją do cyklicznych programów z udziałem pani doktor Ewy Kurek i właśnie z udziałem pani doktor Mandreli. Witam panią doktor jeszcze raz Kurek, witam panią Annę Mandrelę. Dzień dobry pani doktor. Witam serdecznie, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że tutaj mogę z państwem uczestniczyć. No my się też bardzo z tego powodu cieszymy. Pani doktor, cykl, o którym panie będą mówiły, to jest cykl poświęcony generalnie żołnierzom niezłomnym, jak niektórzy mówią, żołnierzom wyklętym. I ponieważ mam przyjemność dzisiaj w studiu gościć, jak się dowiedziałem, tylko 1% historyków to kobiety. No więc w związku z tym, że dzisiaj mam przyjemność gościć dwie historyczki, panią doktor Kurek i panią dwie doktor Mandrelę. Dwie panie historyk. Historyk. Doktor okay. Anna jest historykiem i ja również jestem historykiem. Więc zgadza się okazji... pani Aniu? Znaczy ja, właściwie moje wykształcenie, mój doktorat jest z filozofii, więc jestem historykiem filozofii, ale tutaj ta fascynacja bohaterami drugiej konspiracji w ostatnich latach zdominowała moje zainteresowania filozoficzne. A to fantastycznie, dlatego że tu z Państwem miałam spotkanie na temat filozofii i okazuje się, że zgodzi się Pani, że filozofia i historia to są po prostu bliźniaki, tak? Że historii bez filozofii człowiek nie zrozumie i filozofii bez dziejów, bez historii też się nie pojmie. To jest fantastyczne. I pozwolę sobie tutaj jeszcze przywitać osobiście panią doktor Anny i strasznie się cieszę, że w tym wąskim gronie historyków kobiet obie zajmujemy się podobną tematyką. Pani jest autorką książki o rotmistrzu Pileckim, zajmuje się teraz wyklętymi, także witam w tym wąskim gronie historyków rzeczywiście i bardzo się cieszę z poznania pani, kolejna generacja młoda pani doktor. Brawo. No właśnie, ale zacząłem zapowiadać ten program. No i tak, skoro gościmy dwie panie historyk, to bohaterką dzisiejszego odcinka będzie też kobieta, Zofia Łuszczkiewicz, która jest bardziej znana jako siostra Izabela. Siostra Izabela to jej imię zakonne. W tym zakonie zwykle imię, jakie przyznawano, to właściwie było to pierwsze imię, ale już była inna siostra Zofia. Właściwie jak rozmawiałam z tymi siostrami, to nie wiadomo skąd się wzięło to imię siostra Izabela, ale siostry twierdzą, że bardzo do niej to imię pasowało. Siostra była niezwykła, niezwykłą była kobietą jeszcze zanim wstąpiła do zakonu. Była ze znanej rodziny krakowskich adwokatów. Przez jakiś czas w tej samej kamienicy w Krakowie przy ulicy Świętej Anny mieszkała rodzina Doboszyńskich. I wtedy już jako małe dziecko, mała Zofia poznała Adama Doboszyńskiego i jego siostrę Jadwigę. I to wydarzenie później właściwie wpłynęło na jej całe życie, ponieważ tutaj ten aspekt aresztowania śledztwa był również z Adamem Doboszyńskim związany. Niezwykle utalentowana, wykształcona, znająca kilka języków i piękna kobieta. Wszyscy myśleli, że wyjdzie za mąż. Ukończyła studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym, ale nie filozofię, tylko studia związane z biologią. I wszyscy byli zdziwieni, że ta oto inteligentna, piękna, młoda kobieta zdecydowała się wstąpić do zgromadzenia sióstr miłosierdzia Wincentego a Paulo, zwanych szarytkami. Wyjechała do Lwowa. I tam dokształcała się, szkoliła się, jeśli chodzi o pielęgniarstwo, jeśli chodzi o medycynę. Zrobiła uprawnienia kinematografa, była prekursorką tego, żeby wyświetlać pacjentom filmy jako forma też terapii. Miała w tamtym czasie, w czasie przed II wojną światową, jako kobieta prawo jazdy na samochody osobowe i ciężarowe. Jeździła regularnie do Francji na kursy, aby się doszkalać. Jeździła do Stanów Zjednoczonych. No więc ciekawe, co o tym by powiedziały dzisiejsze feministki, które krytykują Kościół za to, że nie pozwala kobietom się rozwijać. I tutaj mamy kobietę jakże wszechstronnie działającą, zakonnicę, znającą wiele języków, wykształconą, podróżującą i do tego to, co się później okaże podczas wojny i w okresie powojennym, siostra Izabela wyniosła z domu głęboki patriotyzm. I to chyba była taka najbardziej patriotyczna siostra w tym jej zgromadzeniu. Z tym się nie zgodzę, pani Aniu, ale to potem porozmawiamy. Ale to może nie w całym zgromadzeniu, ale chodzi mi o ten zakon w Zebrzydowicach, do którego to później może, trafiła. Może tak, w Zebrzydowicach. Ponieważ sytuacja wyglądała tak, gdy wybuchła II wojna światowa, siostra Izabela i macierzystym zakonem wtedy był Lwów. Ona wyjechała przed wojną do Stanów na kolejne takie szkolenia i właściwie będąc w Stanach dowisły ją słuchy, że zbliża się II wojna światowa. Zamiast tam pozostać, jakoś starać się o przedłużenie pobytu, to ona stwierdziła, że wróci jak najszybciej do Polski. Gdy wróciła, to jeszcze zachował się taki list, że jest całkiem spokojnie, że myślała, że już nie wiadomo, co ją czeka, ale wkrótce Sowieci napadli na Polskę, ona się tam znalazła we Lwowie. Pod zmienionym nazwiskiem musiała uciekać, ponieważ już na początku była zaangażowana w konspirację. W cywilnym stroju pod przybranym nazwiskiem uciekła do Krakowa. I tam z Krakowa była oddelegowana do Zebrzydowic, do domu zakonnego w Zebrzydowicach, gdzie właściwie to ona była odpowiedzialna za współpracę tego zakonu z Armią Krajową. Tutaj jedna z sióstr mi mówiła, że nawet chociaż wszystko było za pozwoleniem matki przełożonej, to niektóre siostry miały do siostry Łuszczkiewicz no, być może pretensje, że przez jej działalność całe zgromadzenie może zostać aresztowane przez Niemców. Zorganizowała w zakonie nielegalną radiostrację. Wszystko to było przy współpracy z działającą tam Armią Krajową. Pomoc medyczną dla żołnierzy. Również mamy tutaj dowody na to, że pomagała chronić Żydów. W szafie na parterze, w takiej wielkiej szafie był magazyn broni Armii Krajowej. Klucz do szafy miała właśnie siostra Izabela. I co ciekawe, ona, ponieważ dobrze znała niemiecki, to potrafiła tak to wszystko konspirować, że gdy przychodzili Niemcy, ona zapraszała ich na herbatkę, rozmawiała z nimi po niemiecku, nawet potrafiła zorganizować jakieś jedzenie czy drewno dla zgromadzenia. Nawet gdy jechała do Krakowa, to potrafiła robić takie prowokacje. Nie bała się, wchodziła do tego wagonu w tramwaju, który był zarezerwowany dla Niemców, gdy Niemcy zaczęli się jej czepiać, dlaczego jest w tym wagonie. Ona zaczęła z nimi po niemiecku rozmawiać. No oni nie wiedzieli, jak się zachować i oczywiście nic jej złego nie spotykało. Taka była pewna siebie, aż do momentu, kiedy jej akurat tego dnia nie było w zgromadzeniu. Przyszli Niemcy, powiedzieli, że chcą się widzieć z siostrą Izabelą. Siostry Izabeli nie było, więc zaczęli rozmawiać z matką przełożoną. I młoda dziewczyna, świecka dziewczyna, która obsługiwała radiostację dla Armii Krajowej, spanikowała, z pierwszego piętra z tą radiostacją wyskoczyła, uciekła do lasu.
No i Niemcy słyszeli, że coś się dzieje. To był dla nich taki moment, żeby zacząć przeszukiwać cały dom zakonny. Zaczęli przeszukiwać, na szczęście nic nie znaleźli i na koniec już dotarli do tej szafy, prosząc, żeby matka przełożona otworzyła szafę. Matka przełożona mówi, że nie ma klucza, że klucz do szafy ma siostra Izabela. Machnęli ręką, a gdyby się bardziej doczepili i starali się otworzyć szafę, znaleźliby cały magazyn broni AK. Siostra Izabela została o tym poinformowana i ona, czując, że już jest spalona w tym miejscu, nie wróciła do Zebrzydowic. To już była końcówka wojny. Ostatnie miesiące wojny spędziła w Krakowie, gdzie się ukrywała. W Krakowie również mieszkała jej matka i ona tam w Krakowie również opiekowała się rannymi żołnierzami. A jeśli pani pozwoli, chciałem się jeszcze pani spytać, jak to się stało, że pani się tą postacią zainteresowała? Jakiś czas temu tworzyłam artykuły na stronę o zbrodniach komunizmu, jeśli chodzi o prześladowania Kościoła. Powstawała taka specjalna strona przez Stowarzyszenie Pokolenie założona. Red Terror to się nazywało i tam zostałam poproszona o napisanie 10 artykułów. Przeglądając różne książki o tej tematyce, w książce profesora Żaryna na temat siostry Izabeli było dosłownie pół strony, ale te pół strony już było dla mnie takie mocne, bo tu przejdziemy później do tych takich wydarzeń najbardziej charakterystycznych, to tak może być to nawet temat, być może nie tylko na jeden program, te wszystkie postacie wokół, które jeszcze tam się przewijały. Natomiast stwierdziłam, żeby się tym zainteresować. W internecie było dostępnych kilka artykułów, informacji na stronie zgromadzenia. Wtedy chyba jeszcze się nie ukazała książka pani Agaty Puścikowskiej, która w książce Wojenne siostry poświęca jeden krótki rozdział siostrze Izabeli, więc to jest chyba takie i tak najobszerniejsza rzecz, jaka została napisana, ale i tak jest to tylko rozdział w książce, a nie cała książka. Pewnego dnia, to było w trakcie, gdy już pisałam książki o Pileckim, udałam się w Krakowie do domu sióstr Szarytek, które tam posiadają archiwum, w którym również znajdują się jeszcze dokumenty dotyczące siostry Izabeli. Zawarłam z nimi kontakt, później zaczęłam zamawiać z IPN-u dokumenty dotyczące siostry. No i niestety jeszcze kończąc inne projekty, książkę o Witoldzie Pileckim, to cały czas było na dalszym planie i tak naprawdę zbieram już informacje od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz od niedawna jestem w stanie przysiąść i zaczynam je porządkować i jestem w trakcie pisania książki, no mając już właściwie spory zasób tych dokumentów z IPN-u dotyczących siostry. Rozumiem. Pani doktor. Ja słuchając tego, co pani doktor mówi, przyszła mi do głowy jedna myśl, bo też zahaczyłam, że tak powiem, jako historyk o klasztory i pisząc o dzieciach żydowskich w klasztorach, w tych relacjach są informacje i tu chciałabym państwu i pani doktor jedną przeczytać. Taka myśl mi przyszła, pani doktor, może by pani jednak rozszerzyła tę książkę o... Nie koncentrowała się oczywiście, że główną postacią i przewodnią będzie siostra Izabela, ale jednak, żeby pokazać wszystkie zakonnice, było ich około 20 tysięcy, jak wybuchła II wojna światowa we wszystkich klasztorach. I proszę Państwa, tak też sobie tak słuchając myślałam, że jednak my Polacy nie wiemy, co posiadamy. Że te 20 tysięcy zakonnic to była podziemna armia, po prostu, która była zawsze z nami, z Polakami, klasztory były dla nas, dla mieszkańców Polski. I może taką króciutką ocenę, to dotyczy siostry Józefitek, ocena Rachaeli, uratowanej przez siostry Józefitki pod Mielcem. Ona już składa relacje, jest dyrektorem szpitala jako osoba dorosła, ale wspominając tamte czasy powiedziała, co następuje. Pobyt w klasztorze, do klasztoru trafiła jako 9-letnia dziewczynka.
Pobyt w klasztorze po wszystkich moich przejściach był stabilizacją, ostoją. Wiedziałam, że tam już zostanę, że tam mi dobrze, że jestem bezpieczna. I tu, pani doktor, dla pani, ale dla państwa wszystkich to bardzo interesujące. Wiedziałam, że nawet jak przyjdą Niemcy, to nic mi się nie stanie, bo one wszystko potrafią zorganizować. Siostry na przykład zajmowały się udzielaniem pomocy rannym partyzantom, bo były pielęgniarkami. W nocy po jakichś akcjach wieś leży wśród lasów, przynosili rannych partyzantów. Siostry wszystko to sprawnie załatwiały, opatrywały rannych, a w dzień czasem przychodzili właśnie Niemcy. One nic nie wiedziały, po niczym nie było śladu. One jakoś to umiały. To były opanowane, bardzo dyskretne kobiety. Także na mój temat nigdy nie było zbędnych dyskusji. Także Rachela, żydowska dziewczynka uratowana przez siostrę, była świadkiem tego, co wyrabiają zakonnice i za Niemców, i później za Sowietów. Na pewno, pani doktor, warto rozszerzyć pracę przynajmniej o wszystkie szabytki, bo pozwolę sobie jeszcze zabrać kilka minut i przeczytać z kolei relacje z książki Zapoczczycy, relacje tom pierwszy. Czyli to nie są moje słowa, tylko tak jak Racheli, to tym razem mówi sanitariuszka oddziałów AK na Lubelszczyźnie, później aż do końca, do aresztowania, do 1946 roku, sanitariuszka Zapory. Szarytki, proszę państwa, to zgromadzenie, które do Polski francuskie, które w Polsce działa od połowy XVIII wieku, 1750-60, nie pamiętam dokładnie. Siostry Szarytki były w szpitalach, przede wszystkim w szpitalach jako pielęgniarki i opiekowały się dziećmi. To dwa główne zadania chyba najbardziej główne to są właśnie szpitale. Potocznie nazywano te siostry kornetami, bo one miały takie belony, a na tym takie białe, takie no kornety, tak ludzie to potocznie nazywali. I teraz mamy 42 rok, 17-letnia sanitariuszka Krysia, wyszkolona zresztą przez siostry pielęgniarki w szpitalu w Bełżycach i przez dyrektora szpitala, który był żołnierzem AK, trafia do niej ranny chłopak w brzuch, trzeba go zawieźć do szpitala. I pisze, Krysia mówi tak. Mój pierwszy ranny miał pseudonim Błyskawica, postrzał w dolną część brzucha. Ustalone było, że trzeba było go zawieźć do szpitala. Ustalone było, że u Szarytek na oddziale ocznym w Lublinie był zorganizowany punkt, gdzie zostawialiśmy ciężko rannych. To był mój partyzancki chrzest. Bocznymi uliczkami dojechaliśmy do podwórka szpitala na Staszica. No wcześniej tam Niemcy ich zaczepiali i tak dalej. Tam zaraz znalazła się siostra i zabrała mi rannego. Ja byłam tak spięta, że z tego wszystkiego rozpłakałam się. To pierwszy kontakt Krysi z siostrami szarytkami. I trzeba powiedzieć, że siostry Szarytki nie zostawiły partyzantów i Armii Krajowej i NSZ-u aż właściwie do końca okresu stalinowskiego. Bo teraz jest rok 45. Już od roku w Lublinie są Sowieci. Jeden z partyzantów Zapory, Turek, zachorował. To był rok 45. Ja wtedy musiałam zostać z Turkiem na Melinie. Widziałam, że ginie mi w oczach. Chłopak dostał gruźlicę galupującą. W końcu na własną rękę, nie słuchając już nikogo, ponieważ od okupacji niemieckiej miałam kontakt z siostrami Szarytkami w szpitalu w Lublinie, pojechałam do nich i one zabrały Turka do szpitala. Zostałam tam z nim. Turek dostał właśnie rozpadowej gruźlicy. I tutaj, gdy przywoziłam chorych, nie było nigdy sprzeciwu ze strony siostr. Siostry wiedziały wszystko. Turka położyły najpierw na ogólnej sali. Zaczął majaczyć. Zrywał się, strzelał. Pamiętam to jak dziś. Po nocy w majakach poszłam do oddziałowej siostry Szarytki i mówię, siostro, on nie może tutaj być, bo przyjdzie po nas NKWD i wszystko źle się skończy, bo wszyscy się interesują, dlaczego on ciągle krzyczy o broni, powiedziałam. Pistolet Turka oddałam siostrom. Zamelinowały go gdzieś tam w magazynie, a jego przeniosły na separatkę. W separatce siedziałam z Turkiem aż do jego śmierci.
I to jest właśnie ta sytuacja. 45 rok, od roku są Sowieci, jest NKWD szaleje w Lublinie, UB i wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. I siostry Szarytki przyjmują rannego, chorego Turka, który strzela, krzyczy, broń ukrywają. I tak to przez lata, lata dokładnie wyglądało. I teraz jest rok 46. Szarytki również, tak jak wspomniałem, były w szpitalu w Bełżycach, bo cały bełżycki szpital razem z dyrektorem, żołnierzem AK, tam były szkolenia sanitariuszek, między innymi Krysia od zapory była właśnie przeszkolona przez zakonnice. Jest 46 rok i jedna z sióstr Szarytek zostaje aresztowana przez UB. I zastępca zapory Wisła mówi do Krysi: wrzesień 46 rok. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie, które musisz wypełnić. Komendant, czyli zapora, prosił, żebyś pojechała do sióstr do Bełżyc. Siostra Kazimierza siedzi w więzieniu. Siostry nie mają z czego żyć, a boją się przyjąć pieniądze od chłopaków. I tu Krysia w relacji swojej mówi: poszłam do Millera, zaprząg konie. To też bardzo ciekawe, jak zawsze mówię, że partyzantka, Armia Krajowa Lubelska przynajmniej, była chłopska. Sanitariuszka idzie do chłopa Millera. Miller wymościł wóz. Gdzie mamy jechać? Ty, partyzantko, tutaj rządzisz, powiedział. Jedziemy prosto do Bełżyc. Muszę zabić pieniądze na paczki dla siostry Kazimiery. No i poszła na górę do sióstr. Jak mnie siostry zobaczyły, to tak jakby ducha. Zaczęły mnie całować. Gdyby cię dziś resort złapał, Krysiu, byli wczoraj na matczynie Podolu. Gdyby cię złapali, powiesz, że byłaś u nas? Pytały. Siostro, raczej umrę, a nie powiem. Tak powiedziałem wtedy siostrze. Nakarmiły mnie, wzięły ode mnie pieniądze komendanta zapory. Wyprzytulały mnie i pożegnałam się z nimi. I tak to wyglądało do końca, proszę państwa, przynajmniej na Lubelszczyźnie i myślę, że w innych regionach Polski, że i miejmy tego świadomość nawet na dzień dzisiejszy. Atakuje się Kościół, nie widzi się tego wszystkiego, co te wspaniałe kobiety w czasie wojny robiły. Były absolutnie nadzwyczajne. Mam nadzieję, że pani doktor zgodzi się ze mną w swoich badaniach, że ja mówię, że w czasie wojny nas, Polaków, i cały naród i ojczyznę nie zawiedli księża. Straty księży, proszę państwa, są największe pośród wszystkich grup zawodowych. To jest około 19%. Zakonnice, wszystkie klasztory były właściwie do dyspozycji ludzi. Już tutaj nie ma czasu, żeby przedstawiać wszystko. Ratowały dzieci żydowskie, ratowały partyzantów i wszystko, co trzeba. Ale też jeszcze pani doktor, nie wiem, czy pani w swoich badaniach trafiła na to, ale z moich badań o żołnierzach wyklętych i Armii Krajowej i NSZ-u na Lubelszczyźnie, to trzecia grupa, jeszcze dwie grupy zawodowe. Księża, zakonnice, lekarze i aptekarze. To są takie zapomniane grupy zawodowe, grupy ludzi nieprawdopodobnych. Lekarze na Lubelszczyźnie nigdy żaden lekarz nie zdradził. Rok 45, i 6, i 7, i 8, i 53 opatrywali, ratowali, a aptekarze wydawali na karteluszkach napisanych na przykład przez Krysię, obcy aptekarze wydawali, co potrzeba było sanitariuszce. Tak trochę odbiegłam od tematu sióstr, ale bardzo się cieszę, to naprawdę i obiecuję pani pomoc wszelaką, jeśli mogę, przynajmniej z zakresu źródeł, które posiadam dla tych sióstr Szarytek i wszystkich zakonnic. Dobrze, wróćmy do pani Anny. Pani Anno, jak wyglądały losy siostry Izabeli już po wojnie, czyli w tym okresie, który nas najbardziej interesuje? Tak, ja się tylko odniosę do tego, co powiedziała pani doktor. Bardzo się cieszę. Ja też chciałabym książkę z różnych perspektyw ukazać, różne wątki zarysować. Wątków jest coraz więcej, jak się okazuje. Na pewno taki wstęp poświęcę roli Szarytek podczas wojny, gdyż jest to bardzo ważne. Ten okres powojenny również jest ciekawy. Myślę, że dzisiaj tak tylko na szybko, później może różne inne
kolejne postacie uda nam się bardziej zarysować, jak choćby Adama Doboszyńskiego, który tutaj jest kluczowy. Ale zaraz po wojnie siostra Izabela została oddelegowana do szpitala w Rzeszowie, gdzie pracowała i tam bardzo szybko podjęła współpracę ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Ona twierdzi, że na początku nie wiedziała, co to jest za organizacja, natomiast przechowywała materiały legalizacyjne, prasę konspiracyjną i wiemy, że pomogła uciec ze szpitala jednemu więźniowi politycznemu, który był brutalnie torturowany w więzieniu w Rzeszowie. Później leżał w tym szpitalu i ona mu umożliwiła ucieczkę. Niestety w aktach nie są podane jego dane, więc nie wiemy, kto to był. Natomiast bardzo ciekawa jest sprawa zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Bojanowskiego, który był bardzo znany z tego, że brutalnie torturował Polaków, członków podziemia antykomunistycznego. Straszliwe tortury. W końcu on rozchorował się, trafił do szpitala. Bojówka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dokładnie Kazimierz Dziekoński, zwany pistoletem Rzeszowskiej Armii Krajowej i następnie WiN-u. On był szefem tak zwanej straży, która się miała zajmować likwidacją najbardziej niebezpiecznych funkcjonariuszy. On zostaje w tym szpitalu właśnie przez Kazimierza Dziekońskiego zamordowany. I na ten moment siostrę Izabelę żadne represje z tego powodu nie spotykają, natomiast ona już po tych wydarzeniach wraca z powrotem do Zebrzydowic. W Zebrzydowicach pomogła na jakiś czas znaleźć miejsce zamieszkania dla Adama Doboszyńskiego, znanego polskiego narodowca, pisarza, o nim może później, bo jak zaczniemy, to zejdziemy daleko od głównego wątku. W każdym razie przez kilka miesięcy przebywał w takim domu pielgrzyma przy zgromadzeniu. Siostra Izabela pomagała przepisywać jego broszury, umożliwiła mu również spotkanie z księdzem Janem Piwowarczykiem. I gdy Doboszyński wyjechał na spotkania z innymi działaczami, bardzo szybko został aresztowany. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zaczęli aresztować wszystkie jego kontakty. Aresztowali jego rodzoną siostrę Jadwigę Malkiewicz, która również przyjaźniła się z siostrą Izabelą. I co ciekawe, już wtedy w 1947 roku prawdopodobnie siostra Izabela zostałaby aresztowana, ale ona wtedy udało jej się wyjechać do Paryża i do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne Katarzyny Labouret, tej, której Matka Boża objawiła cudowny medalik. To było dla niej takie bardzo ważne wydarzenie. Została niestety aresztowana rok później. Została aresztowana w 1948 roku. Również funkcjonariusze ze względu na szacunek społeczeństwa do sióstr nie odważyli się po prostu przyjść do domu zgromadzenia i ją aresztować. Dostała informację, że ma wyjechać do Krakowa po przydział ubrań dla dzieci z ochronki, którą siostry prowadziły. Ona wyjechała sama po te ubranka i w kronice zgromadzenia zachował się tylko napis, że siostra Izabela wyjechała i ślad po niej zaginął. Została aresztowana, to był sierpień 1948 roku. Trafiła najpierw do krakowskiego więzienia Montelupich, a potem bardzo szybko do więzienia Mokotowskiego. I tutaj się zaczęło brutalne śledztwo. Śledztwo prowadzone przez Różańskiego, jego prawdziwe nazwisko Goldberg. I tutaj nie pomogły te informacje, że ratowała podczas wojny Żydów. O tym może później, ponieważ tutaj te zeznania nawet tych żydowskich świadków, którzy chcieli jej pomóc, zachowały się. Siostrze Izabeli przedstawiano całkowicie sfałszowany protokół przesłuchania do podpisania. Kazano jej zeznać, że Adam Doboszyński przyjechał do Polski na polecenie papieża Piusa XII po to, aby stworzyć siatkę szpiegowską na rzecz Niemiec. Ona powiedziała, że absolutnie nigdy tego nie podpisze, ponieważ to nie jest prawda. Kazano jej to podpisać, powiedzieli, że Adam Doboszyński przecież już dawno to podpisał. Ona mówi, że w takim razie chciałaby się z nim zobaczyć. Za to żądanie
ukarano ją wybiciem dwóch zębów, no i następnie dalej ją namawiano do tego podpisania. Ona stwierdziła, i to jest takie motto przewodnie mojej książki, oczywiście kategorycznie odmówiłam, gdyż czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. I gdy tutaj też robię ulotki o siostrze Izabeli, bo nie chodzi tylko o książkę, tylko żeby przywrócić polskiej pamięci postać tej zakonnicy, to te hasło czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie wybrałam na przewodnie, ponieważ kiedy ona w ten sposób powiedziana, właśnie wtedy zaczęło się brutalne śledztwo. Ja tutaj przeczytam jej własną relację. Oprócz bicia przysiadów w liczbie do 2000 naraz, miałam jeszcze tak zwane stójki. Polegały one na tym, że w czasie zimowych dni i mroźnych stałam boso na betonie, tylko w koszuli, tyłem do okna i tuż pod oknem, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego jeszcze w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania, bo nawet do podawanego mi jedzenia, nie pozwalano mi usiąść. Będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu, urągającym nazwie szpitala, przyszłam jednak Bogu dzięki do siebie, by zacząć znów śledztwo. Po blisko 2 latach zawołano mnie na sprawę do drugiej celi więziennej w składzie sędzia wojskowy i 2 poborowych żołnierzy jako ławników oraz adwokata. Rozprawa, względnie fikcja rozprawy, zakończyła się za pierwszym razem wyrokiem 15 lat więzienia, a po pół roku po sprzeciwie prokuratora nastąpiła ponowna taka sama rozprawa, na której otrzymałam wyrok śmierci. Ten wyrok śmierci był później zmieniony na dożywocie, ale dlatego to zmieniono z 15 lat więzienia na wyrok śmierci, gdyż zaczęto ją oskarżać o współudział w tym zabójstwie Bojanowskiego, z czym ona nie miała nic wspólnego. No więc bardzo brutalne śledztwo. Podczas tej rozprawy, która była tak zwanym procesem kiblowym, który odbywał się w celi, adwokat prosił o to, aby dopuścić świadków. Wiktorię Haas i Marię Haas oraz Bronisławę Fischer. To była trójka Żydów. Wiktor i Maria Haas byli małżeństwem, którzy potwierdzili, że oskarżona w czasie okupacji z narażeniem własnego życia przechowywała ich, gdy oni byli prześladowani przez Niemców. Pojawiło się tutaj nawet stwierdzenie, że oni ją nazywali swoim aniołem stróżem. Sędzia stwierdził, że nie dopuści ich do rozprawy, ponieważ stwierdził, że to w ogóle nie dotyczy tego, co jest przedmiotem sprawy. Zatem obrońca przełożył oświadczenie właśnie tego małżeństwa Haas, stwierdząc, żeby przyjęto chociaż te oświadczenie. No i sąd postanowił odmówić, stwierdzając, że tutaj to oświadczenie to jest tylko podpis potwierdzony przez notariusza, nie jest to dokument urzędowy i nie może stanowić dowodu w sprawie. Więc tutaj, no mimo tego poświęcenia, mimo tego, że ratowała Żydów, a śledztwo prowadzone przez Żyda, no te oświadczenia tych osób, które rzeczywiście chciały jej pomóc, nie były w żaden sposób brane pod uwagę. Tak. No właśnie, to proszę Państwa, Pani doktor, no otwiera Pani, że tak powiem, zupełnie nowy rozdział badań niezbadanych. Ja sama w czasie stanu wojennego, jeżdżąc po klasztorach i w 80-tych latach jeżdżąc po klasztorach, zbierając materiały do książki Dzieci żydowskie w klasztorach u sióstr nazaretanek, przełożona przyniosła mi wtedy, bo spałam u sióstr, książkę Moje wspomnienia z lat łask i cierpień siostry Izabeli Machowskiej. Ja mogę powiedzieć, że wtedy prymas nie zgodził się na publikację tego. Wykradłam, że tak powiem, zrobiłam kopię tego i wydałam w podziemnych spotkaniach bodajże w 1984 i 1985 roku. Słuchając życiorysu siostry Izabeli, o którym pani doktor mówiła, to dokładnie niepoliczone są jeszcze zakonnice, które przeszły taką drogę. Siostra Izabela Machowska była przełożoną z domu zakonnego w Kielcach, dyrektorką liceum, została aresztowana w procesie
kaczmarka, dokładnie te same tortury, konwoje, to się nazywało konwoje, proszę Państwa, 11, 21 dni bodajże siostra Machowska bez snu, przesłuchania w ciągu nocy, w dzień nie można się położyć i w zasadzie już doszła do ściany, kiedy przeczytano jej zeznania biskupa Kaczmarka. Na szczęście za ścianą ona już wtedy grypsowała, czyli stukaniem okazało się, że siedzi ksiądz Jaroszewicz. Wyszła z tego, napisała wspomnienia, wyjechała do Rzymu i zmarła. Także to śmierć spowodowana tymi wszystkimi po prostu prześladowaniami i w czasie śledztwa, i potem w Fordonie w więzieniu. Rzeczywiście, tu zgadzam się pani doktor, bo te źródła, którymi dysponuję, też pokazują, że szczególnie znęcali się nad zakonnicami ubowcy Żydzi. Także to jest kolejny rozdział w kontekście takim właśnie. Trzeba pokazać o tych bohaterskich siostrach. Następna zakonnica, z którą przyjaźniłam się do śmierci, siostra Syksta Niklewska, służebniczka Preszewska, która też ratowała dzieci żydowskie w Czersku, w takim wojennym klasztorze w Czersku. Także to są zapomniane postacie, strasznie dzielne kobiety. Przyzna pani doktor, że no z tego, co pani czytała, to heroizm tych zakonnic jest po prostu niewyobrażalny zupełnie i zapomniany. Także jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że pani podjęła ten temat, tylko żeby przy okazji siostry Izabeli pokazać też inne siostrzyczki. Pani doktor Anna. Tak, no to jest trudne do wyobrażenia, tak jak pani doktor powiedziała, te warunki, które przeszły siostry, to jest wielki heroizm i myślę, że jako Polacy, jako katolicy powinniśmy się starać o rozpoczęcie procesów beatyfikacyjnych wielu z tych zakonnic, no a chociażby jako pierwszy etap to, żeby one zaistniały w świadomości, żeby dzieci może uczyły się właśnie o nich w szkołach. Żeby tutaj mówiono też nie tylko o żołnierzach wyklętych, zgodzi się pani, ale zakonnicach wyklętych, księżach wyklętych, w sanitariuszkach wyklętych. Bo tak mówiąc, żołnierze wyklęci, myślimy głównie o mężczyznach. A jak popatrzymy, oni na szczęście nie byli sami, bo przynajmniej towarzystwo też z badań moich wynika, pomoc księży nieprawdopodobna już po 44 roku, po 45, za czasów stalinizmu. Czyli to jest grupa wspierająca wyklętych i również wyklętych, bo te zakonnice i siostra Izabela i obie Izabely zresztą i siostra Izabela Machowska, o której wspomniałam, aresztowana w procesie Kaczmarka, i siostra Izabela, o której pani doktor pisze, to są bohaterki po prostu w habitach. No jeszcze raz do znudzenia powiem, cieszę się, że pani podjęła ten temat i jest strasznie ważny dla wszystkich Polaków, ale i dla nas kobiet również. Mm-hmm. Pani Anna wspomniała o tym, że o tych postaciach powinni się uczyć przede wszystkim młodzi ludzie. No i czy to się komuś podoba, czy nie? Bo myśmy kiedyś krytycznie parę programów z panią doktor Kurek poświęcili Wikipedii i nie jest to idealne miejsce do nauki, ale jednak ludzie korzystają z tej Wikipedii. I chciałem pani doktor Mandrelli powiedzieć, że nie ma hasła Zofia Łuszczkiewicz na Wikipedii. Może należałoby też zadbać o to, żeby takie hasło się tam pojawiło. Jest bardzo dobra uwaga, panie redaktorze. Ja tutaj też, żeby tą Wikipedię obsługiwać, to trzeba trochę się na tym znać. Ja mam przyjaciela, który dzięki niemu kilka takich rzeczy udało nam się dopracować i zmienić. I tutaj pewnie to też będzie zadanie, żeby hasło o siostrze Zofii Łuszczkiewicz
umieścić w Wikipedii. To jest bardzo słuszna uwaga. Jeszcze tutaj dodając, tak jak pani doktor wspomniała, te okropne tortury. Ona została skazana na karę śmierci, zanim to jej zmieniono na dożywocie. Wspomina, że gdy czekała na wykonanie wyroku, przez 3 miesiące była ciągle wołana wieczorami, że niby, tutaj cytuję, idę na wykonanie wyroku. Z początku ciężko to przychodziłam, ale wreszcie przyzwyczaiłam się do tego i starałam się być przygotowana na śmierć, więc codziennie wyciągano ją z celi, mówiono, że idzie na wykonanie wyroku śmierci. Ostatecznie tego nie robiono, wracała do celi. Przez cały ten czas, przez 8 lat byłam pozbawiana sakramentów świętych, mszy świętej, nie miałam medalika, różańca, żadnego innego przedmiotu kultu religijnego. Przebywała w Mokotowie, w Inowrocławiu i w Bydgoszczy. W więzieniu w Inowrocławiu przez jakiś czas, przez kilkanaście miesięcy była sama w izolatce. No bardzo ciężki ten okres i w 56 roku ona się już dowiadywała, że niektórzy więźniowie, nawet właśnie ci mężczyźni, więźniowie polityczni, którzy rzeczywiście konspirowali, wiadomo, w walce o polską niepodległość, ale ona była całkowicie niewinna, a oni wychodzili na wolność, ona cały czas przebywała w więzieniu, prosiła, pisała do swojego zgromadzenia, tutaj też należy dodać, że przez wiele miesięcy siostry ze zgromadzenia w ogóle nie wiedziały, gdzie ona się znajduje. Dopiero po jakimś czasie ten kontakt mógł być nawiązany, mogła być nawiązana korespondencja. Starano się o to, aby zorganizować dla niej możliwość zwolnienia. Zaangażowali się w to prawnicy, ale przede wszystkim kwestia pogorszenia zdrowia siostry Izabeli. Zachodziło ryzyko, że ona po prostu umrze w więzieniu. Już była bardzo chora i dostała przerwę, tak zwany urlop zdrowotny. Pozwolono jej na ten urlop zdrowotny wrócić do zgromadzenia. Później w trakcie tego urlopu to toczyły się kwestie, aby całkowicie ją zwolnić. Została zwolniona, ale cóż z tego, była bardzo słaba. Zgromadzenie Szarytek miało znajomości z wieloma szpitalami, z wieloma lekarzami. Przeszła kilka operacji, starano się ją odratować. Niestety to się nie udało i w 1957 roku zmarła. Zanim zmarła, pozostawiła kilkustronnicową relację, którą tutaj we fragmentach przeczytałam. I tylko dzięki tej relacji my wiemy, jak naprawdę wyglądało śledztwo, bo z tych zamówionych akt z IPN-u my się tego nie dowiemy. Tam nawet nie ma tego protokołu, którego ona ostatecznie nie podpisała. Mamy różne inne protokoły, mamy akt oskarżenia, mamy nawet informacje o tym, co przy niej się znajdowało, gdy została aresztowana. Jeszcze jest taka broszura z Francji, ze zgromadzenia, którą przywiozła z tych uroczystości kanonizacyjnych świętej Katarzyny Labouré. No a właśnie tej całej prawdy o tym brutalnym torturowaniu, o tym, jak ją traktowano, nie ma i na szczęście udało jej się to przed śmiercią jeszcze spisać i te jej takie oświadczenie, pojawiają się w nim słowa, że Panu Bogu się oddałam i jestem spokojna. Więc wśród tych ogromnych tortur taka wielka ufność, no też to zdanie czyste sumienie droższe mi było i jest jak nad życie. Kiedy wielu mężczyzn słabszych fizycznie poddawało się, nie wytrzymywało tych tortur, szło na współpracę, ona rzeczywiście pokazała niezłomną postawę w tym śledztwie. No i można powiedzieć, że jest to męczeństwo za wiarę, gdyż nie podpisała protokołu, w którym miałaby oszczerniać samego papieża, więc na pewno jest to tutaj rodzaj męczeństwa za wiarę. No, drodzy Państwo, ja będę książkę wydawać własnym nakładem. Sama do tego jeszcze rozpoczęłam współpracę z panem Arkadiuszem Olszewskim, który robi piękne animacje i rysunki. Już narysował kilka portretów siostry i już zaczyna tworzyć krótką animację, która będzie pokazywać te tortury w więzieniu, bo to chodzi o to, żeby w różnych aspektach trafić do ludzi, czy to poprzez ulotki, poprzez animacje, poprzez książki, więc tutaj cały taki projekt upamiętniony
upamiętnienia tej postaci. Gdyby Państwo chcieli go jakoś wesprzeć, to zapraszam na moją stronę www.annamandrela.pl. Tam dla tych, którzy się go zdecydują wesprzeć, to jest możliwość albo uzyskania w prezencie książki, albo bycia nawet wpisanym w podziękowaniach w książce, więc będę bardzo, bardzo Państwu wdzięczna. No, chodzi przede wszystkim o to, żeby takie postacie upamiętnić, żeby dowiadywało się o nich młode pokolenie. Na kiedy planuje Pani wydanie książki? Czy jest już jakiś termin? Trudno powiedzieć, ponieważ z jednej strony, drodzy Państwo, pandemia, koronawirus trochę pokrzyżowało plany. Chciałam pojechać w kilka jeszcze miejsc, co okazało się niemożliwe. Również zimą nie było możliwe jeszcze raz i odwiedzenie ich. Też te różne sprawy związane z IPN-em trochę wolniej się toczą z powodu pandemii. Ja większość dokumentów już mam, ale jeszcze jest kilka rzeczy, do których bym chciała dotrzeć. Wstępnie planuję późną jesienią tego roku, ale jeśli się okaże, że na coś muszę czekać, co będzie istotne, to wtedy będę musiała to przedłużyć, więc nie chcę tutaj podawać Państwu póki co konkretnej daty, żeby nie zapeszyć. Jasne. Ja ze swojej strony, ze strony redakcji chciałem powiedzieć, że bardzo cenimy pani pracę i no przynajmniej promocyjnie spróbujemy jakąś tą książkę pani wesprzeć. Czy pani doktor Ewa Kurek jeszcze chciałaby coś dodać? No bardzo się cieszę. No jeszcze raz tylko powiem pani doktor, pani Aniu, no super widzieć historyka, kobietę, która robi fantastyczne rzeczy i może to, co pani powiedziała, że bo tak samo taką motorem moich prac historycznych jest to samo, pani powiedziała, że młodzi ludzie muszą wiedzieć. Fantastyczne, tak, robimy tę historię taką otwartą, nienudną, pokazując osoby, wzorce osobowe i to jest fantastyczne. Gratuluję pani i całym sercem, ile będę mogła też pomóc w jakikolwiek sposób, to jestem z panią. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło. No i również cieszę się za te słowa, bo tutaj rzeczywiście kwestia innych sióstr zakonnych, żeby spojrzeć szerzej na ten aspekt, jak zakonnice ratowały Żydów, no to siostra Izabela jest tutaj jednym z przykładów, ale trzeba właśnie podkreślić, że to nie były wyjątki, że w zakonach Żydzi mogli znaleźć schronienie, a potem niestety nieraz te siostry były po wojnie prześladowane. Dokładnie. I to rzeczywiście, jeśli chodzi o zakony, to te może dwa aspekty działalności. Ratowanie Żydów, głównie dzieci żydowskich, ale i dorosłych. Dlatego, że większość sierocińców przedszkoli i szkół było prowadzone przed wojną przez zakonnice. Więc siłą rzeczy te klasztory stały otworem i dla dzieci żydowskich. I to, co wspomniałam, to nie tylko zgromadzenie sióstr Szarytek, ale wiele, wiele zgromadzeń, czy nawet większość w terenie, na wsiach, to były siostry pielęgniarki. Zajmowały się różnymi rzeczami, ale to były też pielęgniarki, które dawały, robiły zastrzyki i pierwszą pomoc, albo wręcz na przykład jak służebniczki pleszewskie, siostry, które miały przed wojną w Pleszewie swój własny szpital, gdzie od sióstr salowych po dyrektora i chirurgów to były wszystkie zakonnice. Te szpitale, te wszystkie rzeczy z wyjątkiem jednego szpitala komuniści zabrali siostrom dopiero na początku 60-tych lat za czasów Gomułki. Także ta pomoc partyzantom w podziemiu była jak gdyby wpisana w działalność sióstr. I to warto będzie, no może nie w tej jednej książce, ale kiedyś pani doktor to szerzej pokazać i może popracujemy nad tym wspólnie. Ten wachlarz działań i skalę i terytorialną, i geograficzną, bo też jest na przykład
takie zgromadzenie, duże zgromadzenie franciszkanki rodziny Marii. Ich właśnie zaczęły w 39 roku, 40, wywózki na Sybir, one w Sokalu i w innych terenach, w okolicach też Lwowa po prostu. Ratowały najpierw dzieci przed wywózką na Sybir w 40 roku, potem dzieci żydowskie, a potem w 44 znowu przyszli Sowieci i te odtworzone sierocińce, Sowieci uznali, że te wszystkie dzieci polskie są sowieckie. I co siostry, no ich, one są fantastyczne po prostu. Co zrobiły? Przez Sokal przechodził pociąg idący do Przemyśla. Pierwsza siostra pojechała do Przemyśla, a potem kilkadziesięcioro dzieci, siostry każdego dnia podawały pasażerom, Polakom jadącym do Polski. I mówiły, to są polskie dzieci, Sowieci chcą nam te dzieci wziąć. I ludzie, obcy ludzie przewozili do Przemyśla. W Przemyślu stała zakonnica i te wszystkie dzieci odbierały. I na szczęście trzeba powiedzieć, że ten sierociniec sióstr franciszkanek rodziny Marii w Sokalu, cały sierociniec od już kilkunastoletnich dzieci po maleństwa pół roku, rok, których rodzice zginęli w czasie wojny, polskie dzieci zostały przewiezione do Polski. Więc mamy, mówię, w przyszłości, pani doktor, może siądziemy i opiszemy te wszystkie aspekty, te przypadki, tą fantastyczną rzecz, jaką Polacy czasów wojny i Żydzi zawdzięczali siostrom naszym zakonnym. Bardzo mi miło, bardzo piękna propozycja. No, miejmy nadzieję, że to się uda. Ja myślę, dziękuję bardzo obu paniom za udział w dzisiejszym programie. I myślę, że jest to fajny początek. Po pierwsze współpracy redakcyjnej z panią dr Kurek i panią dr Mandrelą, a jednocześnie widzę, że szykuje się też współpraca stricte naukowa. I to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja ze swojej strony polecam stronę pani Mandreli, którą pani doktor wymieniała. Przypomnijmy, annamandrela.pl. Dobrze. Tak, bardzo prosty adres, więc... Mhm. Od imienia, nazwiska. W tytule programu można sobie przeczytać imię, nazwisko pani doktor, aby ktoś nie był pewny. A więc zachęcam do obejrzenia tej strony. Natomiast ze swojej strony oczywiście mam serdeczną prośbę do wszystkich naszych widzów. Nadajemy dla państwa i wyłącznie dzięki państwu do prowadzenia telewizji internetowej potrzebne są środki. Bardzo proszę, na dole ekranu jest pasek, jak można nas wesprzeć, a ja bardzo, bardzo serdecznie proszę o wsparcie naszego kanału. Dziękuję obu paniom za udział w programie. Dziękuję widzom. 206 osób nas w tej chwili ogląda, a więc myślę, że to jest interesujące i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.